Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Witam was w kolejnym odcinku z serii Grand Theft Auto Online. W dzisiejszym odcinku mamy challenge od użytkownika szczycącego się nickiem jawgrzyn.pl. I challenge brzmi: przetrwaj 10 minut latając laserem lub helikopterem nad bazą wojskową na niskim pułapie. Czyli podejrzewam, że chodzi tobie, jawgrzyn, o to, żebym unikał rakiet, które tam często lecą w moją stronę, kiedy próbuję się poruszać nad bazą wojskową na niskim pułapie, zazwyczaj odlatując akurat laserem. No ale dobra. No to w takim wypadku, no czym tam będziemy najszybciej? No pewnie, że wagką. Oczywiście. Więc uwaga, uwaga, wyjeżdżamy stąd, wyjeżdżamy z garażu. Ale zanim pojedziemy do bazy wojskowej, zajrzymy jeszcze w jedno miejsce. Mianowicie w miejsce, gdzie sprzedają maski. Bo słyszałem, że ostatnio parę się nowych masek pojawiło i chciałbym wiedzieć, na jaką ewentualnie mógłbym zbierać. Bo pewnie też nie są tanie. Ale nowe bronie w Amnation i nowe pojazdy do stron podróży i transportu również dodano, czyli pewnie to jeszcze jest pokłosie ostatniego dodatku marcowego. Biznes, tak? Tak się nazywa. No dobra, no to jedziemy tam, gdzie wskazuje waypoint, tylko oczywiście nie po samym waypoincie, bo tutaj będzie można aż w prawo skręcić, ale okej. Okay. To widzimy się koło masek, sam jestem ciekaw, co tam jest ciekawego. Oj, to się może się skończyć! No nie tak źle, jak myślałem, że może. No ale dobra, no już jesteśmy niedaleko, widzicie dwóch graczy, tam się gdzieś kręci w pobliżu. Jeden na molo, chyba skakał ze spadochronem, a drugi nie wiem, pewnie czymś pływa albo lata. Niedaleko molo, ale dobra. Najpierw zobaczmy, jakie tam maski nowe pan posiada. No nie no, małpeczkę już widzieliśmy. No dobra, co tam mamy? Ej, fajne! Ej, niezłe są, to troszeczkę jak ze Skyrima. Ale nie, ej, podobają mi się i nie są wcale aż takie drogie. O, to by się na super lamy nadawało. Ej, nie, no kurczę, niezłe są te maski, naprawdę. Dobra, to poprzeglądajmy jeszcze troszkę. O kurde, zacna. No, 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 no. Nie, naprawdę dużo i podejrzewam, że też większość pewnie sami użytkownicy byliby sami w stanie zrobić, jeżeli by dostali odpowiedni edytor. Ale jak, moment, co? Gnijący zombie? Nie, spoko, naprawdę. A, jeszcze ten on zablokowany, tak? Nie wiem, to dlaczego. Przecież porównując z tymi, co widziałem przed chwilą, są skifne. Czacha za 15 tysięcy. Czarna świnia. Dlaczego to jest najtańsza z masek? Bo jeżeli nie chce być świnią, to jeszcze nikt nie chce być czarną świnią. Nie, no, o nie, sorry, jest tańsza. Ej, takie nie miałem. No z racji tego, że jest naprawdę tania, to czemu by nie? Uwaga, no właśnie, nie mogłem przewijać. Dobra. Coś jeszcze? Może małpkę? Będzie, kurde, jak zagram kiedyś z Maciejem albo z Leonidasem, albo z kimkolwiek innym będzie. Ej! Sporlamo, zmieniłeś się trochę. Tak, wyprzystojniałeś. Wyładniałeś troszeczkę. Nie, dobra. Nie, no czacha, w sumie jak nie są drogie, no nie, no świnkę. No, kiedyś może być okazja do zakupu. To czy nie, no, okazja do zakupu to już była właśnie teraz, ale kiedyś może być okazja do użycia tej maski. Może na coś zabawnego kiedyś wpadnę. Nie, ale na jedną z tych fajnie by było w tym odcinku zbierać. A latając nad bazą wojskową tego na pewno nie zrobię. Ej, ta też jest w miarę. Kurde, nie, dobra, przyjrzyjmy jeszcze raz. Może jest jakaś tania i fajna. Ej, ta mi się podoba. Gdyby mnie ten brakujący jeden ząb. Tam, gdzie jest akurat dziura. Nie, ale naprawdę, myślałem, że jakaś kicha powpadała. No, ale w sumie to super, mam jako dowódca powinien mieć właśnie taką, ale nie, dobra. No, to są fajne, trzeba uzbierać pieniądze. Nie, 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 z prosiakiem nie będziemy chodzić. I też nie chodzi mi o czapeczkę. Choć w sumie nawet bym czapkę założył, to by zniknęło. Ta świnka. Dobra, czerwona niech pasuje do stroju. Dobra, no to tak, wakka. Samochód, Jeszcze nie sprzedawałem, ale dobra, to może później. Teraz challenge, przypominam. 10 minut latania nad bazą wojskową, więc no w sumie dobra, zróbmy od razu tak, jak powinniśmy zrobić. Żeby nie błądzić, czyli ustawmy waypoint. Dobra, na szczęście wakką będzie szybciutko. No dobra, jak widzicie, zmieniliśmy jednak tą wakkę. Zresztą tak właśnie nie zmieniliśmy, po prostu porzuciłem ją na rzecz tego samochodu, a to tylko dlatego, że boję się, że jakiś czołg tam będzie się czaił i rozwali mi ten samochód, on jest drogi, a widzicie, ja jestem biedny, a każdy grosz się liczy, zwłaszcza kiedy planuje się zakup.
maski, która kosztuje o wiele więcej niż macie na koncie. No ale dobra. Maska maską, ale challenge challenge'em, więc 10 minut tutaj latania nad bazą wojskową, kurde, no mam nadzieję, że się uda, tylko teraz od razu mówię, Jawrzyn, że będziesz musiał być delikatnie wyrozumiały, no bo przestrzeń nad bazą wojskową jest dosyć, powiedzmy, niewielka, jeżeli chodzi o latanie laserem, więc pewnie w momencie nawrotów będę delikatnie opuszczał obrzeża, ale jeżeli będą chcieli mnie zestrzelić, to na pewno jeszcze będą w stanie, bo aż tak daleko się nie będę oddalał. Dobra, na szczęście laserek jest od razu. Dobra, sprawdźmy hamulce, też dobre. Nie, fajne auto tak swoją drogą. No ale dobra, to będę musiał teraz bacznie zwrócić uwagę, w którym momencie odcinka jesteśmy, żeby później nie było, że latam 20 minut i mi się będzie wydawało, że 10. No ale dobra, dokładnie w tym momencie na Elgato wybiło 10 minut. Więc dobra, wznieśmy się. Okej, okay. No to jesteśmy, czas start. Dobra, to teraz tak, muszę sobie obrać jakąś trasę. Więc tak, i tu już bym musiał zawrócić jakoś, ale latając za niskim pułapie, czyli w ten sposób. No dobra, uznajmy, że to jest jeszcze przestrzeń nad bazą wojskową i też fajnie byłabym się nie rozbił. Schowaj kółeczkę. No dobra. No to kurczę, może być ciężko. Bo póki co tutaj większym zagrożeniem dla siebie jestem ja sam. Bo tak latam troszeczkę niezbyt pewnie. Ale spokojnie, jeszcze nie strzelają, jeszcze jest okej. A nie wiem, czy przypadkiem zbyt niskiego pułapu nie utrzymuję teraz. No, cztery gwiazdki są, w sumie mogę do nich strzelać. Ale dobra, nawrót. Gdzieś tu jest wieża lotów, więc żebym w nią nie dygnął przypadkiem, okej. Ej, wydaje mi się, że tutaj w te i z powrotem można tak sobie latać. No ale kurczę, to jeżeli nie zaczną strzelać, to nie będzie najbardziej pasjonujące. To, że nie będzie najbardziej pasjonująca czynność, jaką wykonywałem w GTA Online. Zresztą inaczej, to nie jest porównywalne nawet z lotem samolotem przez tunel. Bo to mi dostarczyło naprawdę wiele radości. No ale okej, prawie półtorej minuty. Jeszcze nikt nie strzela. No to dobra, to będę ja musiał zacząć. Trzeba sobie samemu dostarczyć tej rozrywki. Dobra. Ojej, czołgi, dobra, pochwaliłem dzień przed zachodem słońca, wybitnie. Okej, okay, no to tamten rejon już się było fajnie nie zapuszczać. Ani trochę. Tam jest ten czołg, a one są bardzo, bardzo celne, jeżeli chcą. A ten chyba będzie chciał właśnie. Ale okej, okay, tego lasera nam fajnie było powstrzymać przed odlotem. Okej. Okay. Mission accomplished. No to lecimy z powrotem. Nie za nisko, nie za nisko, nie za nisko. Nie, no jest fajnie. Jest fajnie, czas płynie, ja sobie strzelam. Lecę powolutku, naprawdę też na bardzo niskim pułapie. No jakby chcieli, mogliby mnie za kółeczka złapać, jakby wysoko podskoczyli. Dobra, czołgi zniknęły, jak miło. Co to tam właśnie jest pode mną? Nie, zwykły jeep. Ale to nie zmienia faktu, że też mogę go właśnie rozwalić, jak te wszystkie inne też. Okej, okay, kolejny nawrót. No i... moment. Nie, za nisko, piechol. Nie za nisko! Co z to, że kółeczka się wysunęły? Wcale nie chodzi o to, żeby tu lądować. Dobra, nawrót. No i widzisz, to będzie takie latanie w kółko, chyba że ktoś mnie zestrzeli. Jakiś czołgista może? Może wreszcie jakąś rakietę odpalą w moim kierunku. Bo jeszcze tego nie zrobili, a zazwyczaj kiedy nie chcę, żeby to się stało, to lecą od razu cztery takie rozpędzone w moim kierunku i zazwyczaj mi się nie udaje ich unikać. No, pora dnia się zmienia, a ich nastawienie nie. A zegarek tyka, tik-tak. Czas płynie. Okej. Okay. Nie no, dobra, to latajmy sobie. Znaczy, po raz pierwszy chyba zdarza mi się narzekać, że challenge jest zbyt łatwy. Że coś idzie po mojej myśli, nie? No bo tak naprawdę starczy tylko, że teraz się zespał na jakiś czołg i we mnie wypali, już jest po wszystkim. Więc, kurczę, naprawdę nie powinienem teraz złorzeczyć. I domagać się jakichś rozrywek niepotrzebnych. Inaczej, ja wytrzymam latanie 10 minut, nawet w kompletnej ciszy, ale tak myślę o was. Czy takie latanie w tej wewte to naprawdę, no są lepsze odcinki w moim wykonaniu. Bardziej pasjonujące. Ja tak w ogóle mam nadzieję, że już do momentu, aż ten odcinek zostanie wyemitowany, że już na moim kanale pojawi się kolejna seria, a mam na myśli tutaj
Dark Souls 2. No ale też w międzyczasie myślałem nad Dead Space 2. Będą jakąś straszną gierką. O kurde, no to było blisko, za blisko. O co mało się rozbił. Więc mogę gadać, ale niezbytnio się rozgadać, bo stracę koncentrację i się gdzieś rozpieprzę. Trzeba pamiętać, że latam naprawdę nisko. No już tam ktoś do mnie próbował z M16 próć, tam z jakiegoś innego karabinu. No bo nie podejrzewam żołnierzy od snajperki, a jakieś ślady po kulach tam były. Delikatne małe dymki. Ops, dobra. Uwaga na wieżę kontrolną, jak zwykle. Okej, okay, no to może teraz zmieńmy taktykę, zmieńmy podejście, może od tej strony tym razem. Dobra, ale rzut oka jeszcze na zegarek. Ej, już prawie 5 minut, dobra. Uuuuhuhu, ej, już połowa, checkpoint! Half time praktycznie. Połowa roboty za mną. Ale oni jak rakiet nie wypuszczali, tak nie wypuszczają. Kurde, coś wietrze spisek. Jestem po całym sezonie House of Cards, więc kurczę, no nie wiem, może ktoś tutaj w łapę dostał z lotniska, żeby ułatwić mi ten challenge. No nie wiem, nie wiem. Nie. Nie ma co oczywiście tak bardzo głęboko drążyć tego tematu. Spokojnie. Nawrót za nawrotem, utrzymując cały czas bardzo, ale to bardzo niski pułap. No inaczej, jeżeli to dla to, ten pułap, ten, na którym teraz się poruszam, jest dla was, nie wiem, wysoki albo wcale nie taki niski, no to przepraszam bardzo, no nie dam rady lecieć 10 minut przy samym asfalcie. Ale dobra, o, shit, no właśnie, skoro taka wysokość nawet potrafi być dla mnie niebezpieczna. No ale no co jest, chłopaki, nie walczycie, kompletnie. Oj, schowaj te kółka, bo tracisz sterowność, drogi laserku. I tu jak mi się udało uniknąć jeszcze tych latarni, znaczy latarni, tych Jupiterów, to naprawdę nie wiem. A jakaś doza szczęścia może, delikatna. No ale okej. Okay. Czas płynie, jest dobrze. Ej, no nie, myślałem, że pościg się skończył za mną, no to by było głupie. No wyobrażacie sobie te komendy policjantów między sobą, czy tam wojskowych? Ej, ten koleś, co się od 6 minut kręci nad lotniskiem i strzela do wszystkiego, co się rusza, nadal się kręci. Dobra, uwaga, szeregowy, miejcie go teraz w dupie. Nie, bo serio, tak to właśnie wygląda. Zniknęli zupełnie, żebym się teraz sam nie rozbił, bo to będzie totalnie lamerskie. Więc o właśnie, tak na wysokości wieży. No. No i to można uznać naprawdę za niski pułap. Skoro możliwa jest kolizja z jakimś budynkiem, no to hej, no chyba pilot leci za nisko. Przecież może wyżej, może zdecydowanie wyżej. Okej, żebym przypadkiem teraz nie doprosił się jakiegoś czołgu, który mnie zaraz zestrzeli. Nie no, ale póki co jedynym sprawcą śmierci chcę być ja. I mam nadzieję, że nie będzie nim jakiś czołgista, albo jakiś rakieciarz zaczajony gdzieś na wieży, albo nawet w krzakach w sumie. Rakiety ziemia-powietrze przecież istnieją. Nieraz do mnie z nich strzelali, ale akurat nie dzisiaj. Widocznie this is my lucky day. Nie, ale patrząc na zegarek, 7 minut 30 sekund. Już za mną, więc naprawdę niewiele przede mną. Okej, okay, wypatrujemy czołgów. Trzeba będzie się od nich trzymać z daleka jakby, co? Nie, ale chyba luzik. Dobra, no zobaczę, czy będą ja w co strzelać, bo no kurczę, radar nic nie wyłapuje. Znaczy lokon. O to mi chodzi. Nic, kompletnie. Czyżbym zatrwożył ich tak bardzo, że postanowili schować się w barakach i tam nie wychodzić stamtąd? No. Całkiem możliwe, całkiem możliwe. Nie wiem, czy by mi starczyło odwagi, żeby wyskoczyć z tego gościa na szaleńczego pilota. Znaczy nie no, w sumie szaleńczo latający pilot, ale tak naprawdę pilot szaleńca. Bo dla zwykłego challenge'a już posłał do piachu tylu żołnierzy. O, jak mi przykro, jak mi przykro. Dobra, półtorej minuty. Mniej więcej, oczywiście. Nie mam zegarka, nie mam stopera. Mam czas orientacyjny. Tak mniej więcej. Nie no, dobra, jest zegarek, ale nie odmierza 10 minut. Dokładnie. Po prostu wskazuje mi, ile trwa już odcinek. Nie, ale kurde. Come on. No bo co się robi z tego, tak samo jak w tym challenge, gdzie miałem 20 minut w bazie wojskowej po prostu wytrzymać. Tak po prostu. I sobie jeździłem w tej i we w te po pustej bazie. Tylko później jakiś gracz się przyplątał. No i wtedy miałem rozrywkę, bo przynajmniej musiałem uciekać przed kimś. Non stop. No ale później wojskowi się pojawili przecież, nie?
Okej. Minutka. Albo delikatnie ponad. Więc żeby teraz tego nie skopać. Bo już wtedy by było naprawdę szkoda tych 9 minut już tutaj spędzonych. Jak mógłbym równie dobrze w tym momencie zarabiać, żeby zbierać finanse na nową maskę. Co prawda nie wiem, czy będę ją od razu nosił, ale fajnie by było ją mieć. Po prostu. Okej, teraz niebezpiecznie nisko już. O, żeż! No! Nie. Nie takie nerwy, nie na sam koniec. Oj, nie. Bo naprawdę już niedaleko. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tylko, że ja miałem gato zrobiło w konia i dodało sobie parę minutek do długości odcinka. Albo ja źle spojrzałem, no bo to jednak jest pewna odległość, a liczba jest mała. No ale bardzo blisko już. Nie wiem, czy jeszcze zdążymy drugi nawrót zrobić, a ten na pewno. No jeżeli się teraz nie rozbije, to już uznajmy... No okej, dobra. No to już teraz chyba można uznać oficjalnie. Challenge! Complete! Tak jest! No, dobra, no to lećmy stąd, bo tu się nic nie dzieje! Autentycznie nic! Dobra, pożegnam się jakąś rakietą tylko z nimi. Dobra. Nara! Okej, no to widzimy się w mieście w takim wypadku. Nie, widzicie naprawdę piękne widoki, ale jest jedna smucąca rzecz. Nie ma żadnego innego zioma oprócz mnie. Nie, ale w sumie, ej, widzicie, jak pięknie wygląda to miasto w dole? Kurde, nie, naprawdę. Co z tego, że to jest rozmazany obraz, że tam nie widać ani samochodu, ani przechodnia, ani nic, ale to naprawdę wygląda ładnie. No ale okej, co ja to mogę wyczynić? No mogę postrzelać sobie. Troszeczkę. Delikatnie, choć w sumie mam nadzieję, że nie trafię w żaden samochód. Wtedy będę musiał zabulić, pewnie, bo ludzie się lubią poruszać swoimi pojazdami osobistymi. Zwłaszcza już po tak długim czasie grania w online, kiedy mają jakieś lepsze. I mnie nawet w sumie nie stać na to, żeby teraz sobie przysporzyć dodatkowych kosztów. Ej, widzieliście ten drzwik? Chyba co mało w niego przypierniczyłem. Ale okej, tu ktoś jeszcze jedzie. Fajnie by było kogoś zabić, tak w sumie. Po prostu. Nie, w sumie nie. W sumie nie, to się nie udało. Niestety. No okej, no to skoro challenge się udał, ja już nie mam lasera. Ej, to może zahaczmy jeszcze przed zbieraniem właściwych funduszy na maskę o jakieś ammunition, bo troszeczkę brakuje mi amunicji. Ja z chęcią bym w tym odcinku jeszcze do kogoś postrzelał, bo nie miałem do tego jeszcze okazji, ani sposobności. Ten pan bardzo nie chce opuścić swojego jeepa. Jak widzicie. Czy tak samo będzie z martwym gościem? Zobaczmy. Czy zwłoki tak samo ciężko będzie się wyciągało z środka? Tak jest. Ten pan wrósł w ten samochód. No dobra, on to pójdzie do piachu razem z nim. Dobra. Momencik, mogę teraz zrobić... O, mogę. Świetnie. No to bam. Filmowe ujęcie. No, ej, no czemu ta eksplozja była taka odwleczona w czasie? O kurde, to jeszcze koło kościoła, ale mi przykro. Heh. Za poległych. Ej, policjanci już do mnie jadą. Fuck. Szukajmy schronienia w kościele, tam zawsze powinno być otwarte. Nieważna pora dnia, ani nocy, kościół powinien być przecież otwarty, nie? No wierni potrzebują czasami spotkania z Bogiem. No nie wiem, w sumie aby w kościele było jakoś bliżej do Niego, nie wiem, kurde. Przecież podobne jest wszędzie, nie? Dobra, no nie, ale było zamknięte, no to może od zachrystii tutaj. Nie, kraty, no jednak, kurczę, widzę, ktoś pokłada za małą ufność Bogu, skoro musi się odgradzać kratami. Mówię tutaj o księżurku, który pewnie kazał je wmontować. Bojąc się jakichś, nie wiem, złodziei, może morderców, oprawców, kogokolwiek. Albo po prostu nie lubi, jak mu ministranci uciekają w nocy. Płocie! Hardcore piechol, hardcore! Oj, oj, oj! To było zbyt hardkorowe chyba. O. Nie, jeżeli usłyszeliście ten pseudo-dowcip, bo mów się, to był pseudo-dowcip, w cudzysłowiu. Z takimi dzióbeczkami z jednej, drugiej strony. Jeżeli to usłyszeliście, to znaczy, że, postanowiłem tego nie wycinać, czyli no, pokładam w was pewną dozę zaufania. Bo to nie był naprawdę fajny dowcip, on nie był w ogóle poprawny politycznie. Nie w naszym katolickim kraju. Kurde. Mój wujek jest przecież kościelnym, kurde. Taki jaja. Więc nie. Nie mówcie tego dalej. Ej, a tak właściwie co ja robię w tym małym samochodziku teraz? Aha, sorry. Uciekam przed policją. Tak się rozgadałem, że zapomniałem, ale w sumie...
to jest normalna czynność w GTA Online. I też w single playerze. No przecież GTA pościgami i ucieczkami stoi tak właściwie. No ale właśnie, tą ucieczkę będziemy musieli kontynuować na pieszo, o ile mnie teraz nie zabiją. No jeszcze ten helikopter tam lata. A jestem czerwony, kurczę, bym chciał, żeby mnie trafili. Pilot może? Ojej, te światła naprawdę oślepiają. Coś przed nimi schować. Aha, czyli tylko helikopter mnie w dalszym ciągu widzi, więc... Okej, okay, parę strzałów, żeby go przestraszyć. Policjanci nie przejdą przez ten płot, nie ma takiej opcji. Jeżeli helikopter zniknie, to ja będę miał drogę wolną. Będę mógł po prostu gdzieś się zaszyć na chwilkę. No, ej. No kurde, co oni są tacy celni? Co to przestrzelają ostatnio? Ale okej, tu mnie nawet helikopter nie powinien teraz widzieć. No teraz to już może tak, ej, ale... No nie no, w dalszym ciągu nie powinien. Światła Jupiterów mnie nie obejmują. Ale okej, no chyba tutaj będzie mój ostatni bastion. Przed śmiercią. Dobra, to jak najwięcej policjantów ze sobą zabrać po prostu w tą podróż. No, może nie pełen orszak, ale jak tam, nie idę sam. No dobra, skoro tutaj się nie nastrzelałem, no to może inni gracze będą lepszą tarczą strzelniczą dla mnie dzisiaj. Tylko jakiegoś trzeba wypatrzyć, który jest może jakiś blisko, niedaleko od tamten. To kurde, oczywiście zabłąkałem się w takim miejscu, z którego nie będę mógł od razu wyjść pewnie. Choć w sumie to jest jakiś wyścig. Tak przed końcem? Nie, strzelać mi się chce, wybaczcie. Jest pewnie jedna czy dwie, a może nawet trzy. Takie osoby, które chciałyby, żebym teraz pojechał sobie jakiś wyścig, ale nie, ja mam ochotę postrzelać, wybaczcie. Tą trójkę, czy tam nawet może czwórkę. O, ale to już jest pobożne moje życzenie, bo aż tak wiele was nie ma. Żebym mógł sobie strzelić, że pewnie cztery osoby by chciały, żebym zagrał jakiś wyścig. Nie, w każdym razie bardzo przepraszam, ale nie, postrzelamy sobie. Kurde, jeżeli stąd wyjadę! No nie. No, tak, ja tego nie lubię, ale dobra, jedźmy zgodnie z waypointem, on mnie pewnie wyprowadzi stąd. Ej, nie wierzę, patrzcie jakie zakamarki, nie? I tu był wyjazd? No ja się nie dziwię sobie, że kiedyś tutaj zgubiłem. To w sumie niejednokrotnie nawet. Okej, okay, jakiegoś gracza. O, tam jest jeden, ale kurczę, za wodą, jak zwykle. Ech. Zanim tam dojadę, to może troszeczkę minąć, ale dobra, wam ten czas skrócę. Maksymalnie. A ja w sumie... Skoro Simeo chce dostać ten pojazd... Nie, bo ten gościu, do którego jechałem, kurczę, zniknął zanim tam do niego udało mi się dostać, więc może delikatna zmiana planów. Zgubmy policję i sprzedajmy to. No, coś zarobię. W sumie to mnie zdecydowanie bardziej przybliży do zakupu nowej maski niż zabójstwa. No nie dostaje się z machy w kształcie czachy za to, że się posłało setkę graczy do piachu. Choć ja tak naprawdę też pewnie dużo więcej ich posłałem. Pewnie tu mnie zauważą. Ale może zdążę zadzwonić do Lestera szybko. Dobra, nie zdążymy. Jeżeli tutaj skręcą. Ale mogą mnie minąć. Oj. Zmniejsz poziom, a mogę zupełnie go zniwelować? Dobra, no! A, w ten sposób, od policjantów również. Okej. Okay. To w sumie o to mi chodziło. Ej, cholera, ktoś się tam pojawił. Nie, dobra, za daleko. Simeon chciał ten pojazd, więc udajmy się do Los Santos Customs. Teraz tak, hop. Nie, stop. Najpierw zatrzymaj się, bo nie chcę go rozbić. Ojej, kurde, akurat ktoś do mnie jedzie. Ale spoko. Udajmy się najpierw tu, bo tamten akurat też zawrócił w tamto samo miejsce, więc może dwie pieczenie na jednym ogniu. Czyli dojozę ten samochód i do Los Santos Customs po drodze chyba zabijając. Choć w sumie to by było kurczę niewskazane, bo on się będzie chciał mścić i później już w beznadziejnym stanie. Dowiozę ten pojazd do Simeona, o ile w ogóle go dowiozę do doków, kurde. Shit. A korzystamy z tego samego Los Santos Custom, widzę. W sumie nic dziwnego. Ej! Mam nadzieję, że to nie za mną. Ten pościg. Pozwólcie, że was wyprzedzę. To jest zawsze bardzo głupi pomysł, wyprzedzać policjantów. Zwłaszcza, kiedy są na sygnale. Nie ma chyba większej kłopoty. Ale okej, spokojnie, zmieścimy się, nie?
Okej, okay. No, szczerze chciałbym, żeby to ten gość z środka opuścił właśnie grę, ale to chyba nie był on, to chyba nie był on. A potrzebuję tylko nowego lakieru i będę mógł się udać już do doków. No nie, no dobra, jeszcze naprawa. Właśnie, mogę po prostu sprzedać za 5 kafli? Pa! Ale to nie wiem w sumie, czy to był dobry pomysł. Simeon pewnie płaciłby więcej. No ale dobra, to nie jest jedyny samochód z jego listy zapewne, a poza tym też mogę się udać z powrotem tam, gdzie byłem. I dostarczyć jeszcze raz. Nie płakała? Serio, nie, ja jestem bardzo wrażliwy na łzy kobiet. Zostawiam go. Weźmiemy innego. No i chyba, że on też się popłacze. Nie, taki krzyk jestem w stanie wytrzymać. Psychicznie. No ale dobra, no to tym padełkiem podjedziemy do śródmieścia, zobaczymy, czy jakiś tam patriota się nie czai. Jeżeli to był patriota w ogóle. Nie, ale kształt rozpoznam. Więc spoko. Ej, wiecie co? To jest jakiś gracz. Oj, shit. No chyba do niego nie podjadę. Ej, stop, może on chciał podjechać do mnie. Ej, próbował strzelać nawet. Okej. Okay. Jak mnie to cieszy? No czemu przechodnia, kurde? Łosiu. Ty łosiu. Dlaczego taka głupota? Jak można było do gracza strzelać, kurczę, los 601. Która ranga. Powinien mnie zabić, oczywiście. Ej, 63. Zdecydowanie wyższa od mojej. To co jest, panie Lost? Zgubiłeś się? Ile miał przy sobie? Ej, 315 baksów? Całkiem spoko. Okej, okay. Będzie tutaj biegł? Będzie. Oczywiście, że będzie. Zemsta. Podstawowy instynkt w GTA Online. Sam praktykuję często. Tylko co on tak skacze? Nie, już teraz nie skaczę to właściwie. Ale policja do mnie jedzie, więc tutaj się przemieszczę. Nie, oni jadą za nim, okej. Okay. Dobra, dzięki policjanci. Nie, ale wiecie co, chyba zanim znajdę jakiś odpowiedni pojazd dla Simeona, to troszeczkę czasu minie. To w tym miejscu, kochani, ja skończę ten odcinek. I do usłyszenia w takim bądź razie następnym razem. No to trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!